kluczowym elementem, który odróżnia nazizm, tą reakcję na niemiecką, tak bym powiedział, reakcję niemiecką od innych antykomunistycznych reakcji, jest ten komponent rasowy. Otóż w momencie, kiedy Hitler dochodzi do władzy, to jest marzec 1933 roku, tak naprawdę większość środowisk żydowskich ogłasza bojkot Niemiec. Nie można postawić tezy mówiącej o tym, że niemieckie społeczeństwo chciało Holokaustu albo było za Holokaustem. Niemcy robili to w sposób taki, jak to robią zbrodniarze albo jak to robią mafiozi. Ukrywali to. Kłaniam się, a dzisiaj moim gościem pan redaktor Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy dzisiaj o Niemcach. Niemcy są bardzo ważnym wektorem polskiej polityki. Problem tylko w tym, że chyba rzadko podchodzimy do Niemiec zdroworozsądkowo, bo albo rzucamy się na Niemcy hura optymistycznie, jak to robi obecny rząd, albo z kolei mówimy, nie, to są po prostu naziści. Dlatego nie można z nimi w ogóle współpracować i tak robił rząd poprzedni. Żeby dobrze odpowiedzieć na pytanie, jak powinna wyglądać taka zdroworozsądkowa, trzeźwa polityka Polski wobec Niemiec, myślę, że trzeba wyjaśnić właśnie ten fundamentalny problem, czyli niemiecki odpowiedzialność za II wojnę światową. Innymi słowy, czy wszyscy Niemcy są winni Holokaustu, czy wszyscy Niemcy byli nazistami, czy jednak nie? Bo my mamy taką tendencję, żeby każdego Niemca traktować jako człowieka, który ma ręce unurzane w żydowskiej i polskiej krwi. Słuszna to jest obserwacja polska, czy niesłuszna? To znaczy, ja bym jednak oddzielił dwie rzeczy. Po pierwsze, odpowiedzialność za wybuch II wojny światowej od Holokaustu i od późniejszej polityki ludobójczej, bo to nie są do końca dwie rzeczy. Zakładam, że ci Niemcy, którzy tę wojnę, krótko mówiąc, co do odpowiedzialności Niemiec za II wojnę światową, nie ma dyskusji, no bo to ona taka jest, po prostu rzeczywiście Hitler napadł na Polskę i to był ten kluczowy moment, który dokonał całkowitego zwrotu i rozpoczął II wojnę światową. Czyli ta odpowiedzialność, jeśli patrzymy na to w kategoriach państwowych, że państwo odpowiada za to, a jego obywatele w tym sensie ponoszą współodpowiedzialność za to, co państwo robi, no to trudno to podważyć. Natomiast oczywiście znacznie bardziej skomplikowana jest kwestia dotycząca winy i stosunku Niemiec do nazizmu. Ja to podam na kilku przykładach, bo to myślę, że są rzeczy mało znane, a myślę, że warto, żebyśmy o tym w Polsce też mówili. Oczywiście ta pokutująca, najbardziej powszechna teza jest taka, że wszyscy Niemcy mają właśnie, są jakby potencjalnymi nazistami, no ale rzeczywistość wyglądała całkiem inaczej, ta historyczna rzeczywistość. Zaczynając nawet, i że wszyscy Niemcy też są, czy wtedy byli antysemitami, o tak można powiedzieć, i dążyli do mordowania Żydów, co też nie jest tezą prawdziwą. Nawet w przypadku najbardziej skrajnym, to znaczy w przypadku samego Hitlera, no, jest taka bardzo dobra książka, w Polsce nieprzetłumaczona na polski, niestety, wybitnego niemieckiego historyka, Ralfa Gorka Reuta. To się nazywa Hitlers Judenhass, czyli nienawiść Hitlera do Żydów. Tak można by ją przetłumaczyć, prawda? I on w tej książce udowadnia, że do roku tak naprawdę 1919 Hitler nie był, znaczy inaczej, że nie można znaleźć, może to jest ostrożniejsza teza, że nie można znaleźć żadnych dowodów na antysemityzm Hitlera. Ten antysemityzm jest i ten taki radykalny czy agresywny antysemityzm przypisywany jest mu w oparciu o późniejsze źródła. No, na przykład o jego wypowiedzi z lat 20. albo o to, co napisał w Mein Kampf, gdzie tych fragmentów takich antyżydowskich, prawda, radykalnie antyżydowskich jest rzeczywiście dużo. I teraz jak Reut to, jak to tłumaczy? No otóż on to tłumaczy tak, że tym przełomem tak naprawdę dla Hitlera i dla dużej części ówczesnych Niemców było to, co działo się tuż po zakończeniu I wojny światowej i co działo się na początku roku 1919. A co się wtedy działo? Wybuchła najpierw w 1917 roku rewolucja w Rosji i władzę objęli bolszewicy, a następnie, i to było to niemieckie doświadczenie, pierwsze niemieckie doświadczenie tak naprawdę, i to było doświadczenie jeszcze sprzed tego, co działo się w Berlinie, prawda, gdzie była próba buntu komunistycznego zorganizowanego przez między innymi Różę Luksemburg. Wybuchło powstanie, czy wybuchło próba ustanowienia Republiki Sowieckiej w Bawarii. Bawarskiej Republiki Socjalistycznej czy Sowieckiej. Początkowo to była taka próba zorganizowana przez niejakiego Kurta Eisnera, który był również
Żydem, tak jak właśnie wielu tych różnych radykałów. Ta próba spełzła na panewce. Okazało się, że ta radykalna forma rządów przetrwała tylko parę miesięcy. On został później zabity w drodze, w momencie, kiedy chciał złożyć, bo były przegrane wybory w Monachium czy w Bawarii, chciał złożyć tekę ministra. Został zastrzelony przez niemieckiego oficera, ale to nie zmieniło sytuacji, bo już 7 kwietnia 1919 roku zostaje ustanowiona faktycznie, o czym myślę, że w Polsce mało kto wie, Radziecka Republika Bawarii. Na czele z pięcioosobowym powiedzmy gremium, czy biurem politycznym, w którego skład wchodzi, tak naprawdę wszyscy są, z jednym wyjątkiem, wszyscy są Żydami, a organizatorem tego całego tej republiki jest niejaki Tawie Axelrod, poseł komunistyczny w Bawarii, poseł z ramienia Sowietów, to znaczy z ramienia Rosji Sowieckiej, jest realnym graczem, który stwarza ten rząd. W tym samym czasie, też początek 1919 roku, wybucha powstanie na Węgrzech. Powstaje Węgierska Republika Rad na czele z Belą Kunem, gdzie spośród 29 komisarzy, 28 jest Żydami. No i to wszystko oczywiście sprawia, że ten nastrój antyżydowski czy antysemicki zyskuje pewnego rodzaju oparcie w rzeczywistości, tak? No bo bardzo trudno twierdzić, że oni wszyscy są, że to jest całkowity przypadek, że akurat się tak złożyło, że wszyscy ci najważniejsi przywódcy rewolucji i w Sowietach, i w Bawarii, i na Węgrzech, no, całkiem przypadkowo reprezentują tylko jedną narodowość. No i Reut udowadnia, to znaczy pokazuje to, że tak naprawdę Hitler na przykład podczas I wojny światowej, kiedy walczył podczas I wojny światowej, dostał krzyż żelazny za swoją odwagę, ale tym, który wystąpił o krzyż żelazny, był porucznik z jego oddziału, który był Żydem, o czym to była powszechnie znana wiedza. To znaczy, co chcę powiedzieć, momentem zmieniającym, czy momentem radykalizującym podejście Niemców do rzeczywistości, nazwijmy to politycznej, było pojawienie się zagrożenia komunistycznego na ogromną skalę, jak to było w roku 18-19. No więc, i to jest zresztą teza, już kończę, Ernsta Noltego w takiej jego słynnej książce, prawda, Europejska wojna domowa, gdzie on stawia taką tezę już bardziej ogólną, nie wchodząc w kwestie biograficzne, że nazizm możemy uznać za skrajną i radykalną odpowiedź na zagrożenie komunistyczne. I z tą tezą, myślę, nikt w Polsce też nie polemizuje, bo to jest chyba w pewien sposób przyjęty, że naziści rzeczywiście, może są tacy, którzy mówią dobrze, oczywiście nazizm miał jeszcze inne korzenie, ale myślę, że zdroworozsądkowo jednak większość Polaków może przyjąć, że naziści byli jakąś próbą odpowiedzi na bolszewizm, także w tym aspekcie żydowskim. No dobrze, ale czy to w jakikolwiek sposób usprawiedliwia niemieckie społeczeństwo od tego, co później robiono, co najmniej od Nocy Kryształowej? No tu musimy znowu wejść trochę w szczegóły historyczne. Ja wiem, że łatwiej sformułować tezy ogólne, bo ja nie całkiem się z tą tezą, którą tutaj przedstawiłem, zgadzam. To znaczy uważam, że to jest bardzo istotny czynnik, ten antykomunizm radykalny, tak bym powiedział. Ale tutaj trzeba dorzucić jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Mniej więcej od końca XIX wieku Niemcy przechodzą, mówię tutaj o elitach intelektualnych, no bo w zasadzie tak by trzeba do tego podejść. Przechodzą swego rodzaju metamorfozę polegającą na tym, że wraz z uwiądem chrześcijaństwa, bardzo szybko następującym, jeśli chodzi o tę część protestancką, jak wiadomo w Niemczech z pewną przewagę mieli protestanci, ale powiedzmy około 40% stanowili katolicy w całych Niemczech. No więc ta część protestancka się bardzo szybko ateizuje i bardzo się szybko sekularyzuje. I to sprawia, że coraz większą popularnością zaczyna się cieszyć stientyzm, czyli przekonanie, że nauka wszystko wyjaśni. To jest bardzo ważny element, ponieważ ta nauka, która od końca XIX wieku zaczyna zdobywać i podbijać nie amerykańskie, tylko niemieckie uniwersytety, są różnego rodzaju odmiany rasizmu, tak można by powiedzieć, czy higieny rasowej, czy raczej można by powiedzieć takiego rasistowskiego darwinizmu, bo tak naprawdę tak to trzeba było powiedzieć. I najbardziej popularnym autorem, najbardziej popularnym guru wręcz, którego oni tam uważają, że to jest wielkie osiągnięcie naukowe, jest niejaki Ernst Haeckel, to jest człowiek, który jest uczniem Darwina, który stawia taką tezę, że tak jak mamy nierówność gatunków zwierzęcych, tak mamy również w obrębie gatunku ludzkiego
przeniesioną nierówność gatunków ras i że większa jest różnica, to jest teza Heckla, większa jest różnica między, nie wiem, tam małpą a człowiekiem niż między ostatnim, tam najwyższą formą małpy a najniższą formą człowieka, prawda? I ten rasizm staje się wręcz bardzo istotnym elementem, on zastępuje religię w dużym stopniu. To znaczy tak jak religia zostaje wyparta, mówię tutaj przede wszystkim o protestantyzmie, tak w jego miejsce, w miejsce tego, tej wiary religijnej wchodzi scjentyzm, czyli przekonanie, że nauka wszystko wyjaśnia, a podbudową dla tej nauki jest mit aryjski, czyli mit tego, że właśnie najwyższą formą rasową są Ariowie, czyli ci Germanie, no bo to wszystko się musi ze sobą zgadzać. No jak najwyższą są Germanie, to są niższe szczeble i tak dalej, i tak dalej. No i tym zagrożeniem dla tego mitu aryjskiego największym są Semici, reprezentowani, prawda, w tym przypadku przez Żydów. Także i to jest moim zdaniem, musimy dodać te dwie rzeczy, to znaczy z jednej strony ten antykomunizm, bo on nie wyróżniał aż tak, nie wyróżniałby tak nazistów, tak? No, W Hiszpanii podobnie, we Włoszech podobnie. Nawet w Polsce oczywiście, element antykomunizmu, czyli zagrożenia, to można powiedzieć, jak to robią dzisiaj niektórzy, że odezwa polskiego episkopatu z 1920 roku skierowana do Polaków, żeby bronili nas przed bolszewicką nawałą, ten słynny list wzywający do powszechnej walki, no to był właśnie przejaw tego, który musiał doprowadzić do antysemityzmu i tak dalej. To niektórzy robią zresztą i próbują w ten sposób zrobić. To też jest wielkie pomieszanie faszyzmu z nazizmem, to jest w ogóle odrębnym tematem. To jest pomieszanie, ale mówię, tutaj kluczowym elementem, który odróżnia nazizm, tą reakcję na niemiecką, tak bym powiedział, reakcję niemiecką od innych antykomunistycznych reakcji jest ten komponent rasowy. Komponent rasowy, czyli oparty na przekonaniu, że to już wszystko zostało ustalone przez naukę. Ja podam taki przykład, który jest skądinąd dosyć szokujący, ale myślę, że on doskonale to pokazuje. W 1936 roku dochodzi do spotkania Adolfa Hitlera i kardynała Michaela von Faulhabera. I to jest niesamowite spotkanie, ponieważ istnieje jego zapis. Hitler występuje tam w stosunku do kardynała jako reprezentant postępu i nauki. Ja wiem, że Hitler dzisiaj się nam zawsze kojarzy, prawda, tylko wyłącznie z tym wściekłym, ale on siebie postrzegał i Niemcy go tak postrzegali i świat go w dużym stopniu postrzegał nie jako rzecznika zacofania i reakcji, używając języka komunistycznego, tylko jako rzecznika postępu, jako rzecznika nauki i on tak się czuje i mówi do kardynała Faulhabera tak, no jak Kościół może stać na drodze wielkiego postępu? Tutaj przecież zostało udowodnione w 100%. Wszyscy nasi profesorowie, tutaj cytuję, prawda, udowodnili, że istnieje podział na rasy lepsze i na rasy gorsze, że Żydzi to jest taka rasa gorsza, że trzeba to uznać. Wy, mówi tutaj zwracając się do niego, to przecież wy macie na koncie inkwizycję, palenie czarownic, przytacza przypadek Galileusza, tak, że Kościół był na zawsze na bakier z nauką, no i mówi do kardynała, jak wy możecie głosić równość godności człowieka? Przecież to jest naukowo udowodnione, że to jest kompletna bzdura. I przytaczam to, żeby pokazać, co myślę, że jest kompletnie u nas nieznane, jak straszliwe spustoszenie w tych umysłach, nie wiem jak to nawet powiedzieć, sumieniach czy tej świadomości niemieckiej poczynił ten fałszywy scjentyzm, czyli przekonanie, że nauka pozwoliła rozstrzygnąć, jak to tak naprawdę wygląda. No ale tutaj, i tutaj wracając do początku naszego pytania, to starcie też pokazuje, że nie możemy mówić na pewno o jednolitym niemieckim podejściu do, czy to nawet do wojny, do wybuchu wojny, czy na pewno już, jeśli chodzi o mordowanie Żydów, czy o inne, nie tylko Żydów, prawda, czy o inne, chory prawda. Psychicznie bo tutaj, to tu trzeba też jeszcze jedną rzecz wrzucę, która też myślę, że w Polsce jest kompletnie nieznana. Nawet stosunków samych Żydów do Hitlera był różny i niejednolity. Otóż w momencie, kiedy Hitler dochodzi do władzy, to jest marzec 1933 roku, tak naprawdę większość środowisk żydowskich ogłasza bojkot Niemiec. Pojawiają się teksty, między innymi to jest taka wtedy wielka gazeta Daily Express, która i tam jest taka czołówka, wielki tytuł, pamiętajmy, nie ma internetu, gazety odgrywają wtedy najważniejszą rolę. Światowe, czy wszyscy Żydzi wypowiadają świętą wojnę Niemcom. Padają takie określenia i rzeczywiście wtedy w Nowym Jorku i w innych miastach zaczynają się odbywać masowe demonstracje antyniemieckie, czy skierowane przeciwko Hitlerowi, a większość środowisk żydowskich wzywa do bojkotu gospodarczego Niemiec. Jak wiadomo, Niemcy znajdują się w wyjątkowo trudnej wtedy sytuacji, po 1933 roku panuje wielki kryzys i tak dalej, i tak dalej. I wtedy
odpowiedzią, można powiedzieć, czy Hitler na to reaguje, to jest chyba 1 kwietnia 1933 roku, bojkot towarów i sklepów niemieckich, to jest te słynne sceny, prawda? Czyli mamy do czynienia, można powiedzieć, z wojną z jednej strony gospodarczą jeszcze wtedy, czy ekonomiczną, toczoną z jednej strony przez ogół środowisk żydowskich i wtedy Hitlera, który doszedł do władzy. I ta wojna trwa w tym sensie, że na przykład jeszcze w sierpniu 1933 roku pokazuje się taki tekst w New York Timesie, no, wzywający do całkowitego, że tak powiem, zagłodzenia i zniszczenia niemieckiej gospodarki, podpisany przez jednego z szefów Światowego Kongresu Żydów. Ale inna frakcja żydowska, czyli żydowscy syjoniści, reprezentowani wtedy przez agencję żydowską, mają całkiem inny pomysł na te relacje z Niemcami i próbują wykorzystać dojście Hitlera do władzy do doprowadzenia do masowej migracji Żydów z Niemiec, prawda? I wtedy zostaje zawarty w sierpniu 1933 roku tak zwane porozumienie o, to się nazywa Hawara po hebrajsku, a po angielsku to był transfer agreement, czyli porozumienie o transferze, tak można było powiedzieć, na mocy którego od końca roku 1933 do roku 1939, kiedy Anglicy ogłaszają tak zwaną Białą Księgę, w Palestynie pojawia się ponad 60 tysięcy głównie niemieckich Żydów i jednocześnie na mocy tego porozumienia mogą oni za pośrednictwem dwóch banków, które w tym uczestniczą, sprzedawać swoje towary, czy swoje nieruchomości, czy ruchomości w Niemczech i otrzymywać gotówkę albo kapitał w Palestynie, do której przybywają, tak? Bo to jest, tam jest taki wymóg stawiany przez Brytyjczyków, żeby każdy przybysz miał co najmniej 1000 funtów sterlingów wtedy ze sobą. Co to oznacza? To oznacza, że wtedy dzięki temu porozumieniu Hitlera a syjonistami zmienia się radykalnie układ ludnościowy w samej Palestynie. I tak jak w roku 1917 Żydzi stanowili tylko mniej więcej tam około 10%, 12% ludności Palestyny, to w 1939 roku to już jest 30%, właśnie dzięki temu porozumieniu. A od lat 30. zyskują również przewagę, nazwijmy to, finansową nad Arabami. Znaczy, to pokazuje, że to wszystko nie było takie oczywiste, to nie było takie jednoznaczne, prawda? To znaczy, my na to zawsze patrzymy już z perspektywy końca II wojny światowej, prawda? Całej naszej wiedzy ale zanim do tego doszło, po pierwsze, podziały były różne i w samym społeczeństwie niemieckim występowała ogromna wrogość, czy duża część z tego społeczeństwa wcale nie podporządkowała się od tak po prostu Hitlerowi. No, I tutaj może właśnie w tym momencie powiedzmy trochę o Kościele katolickim, bo Kościół często jest oskarżany o to, że on wspierał reżim Hitlera, chociaż tak naprawdę sytuacja też była zróżnicowana. W roku 30, jak wiemy, po pierwszych wyborach, w których NSDAP odnosi sukces, biskupi niemieccy przestrzegają przed NSDAP, a w 33 wyrażają już poparcie dla rządu i możliwość wspólnego budowania przyszłości, żeby chwilę później znowu wyrażać zastrzeżenia. No wreszcie mamy encyklikę Mitbrennen der Sorge. Katolicy biskupi widzą w większości, że dochodzi do różnych zbrodni. Nie tylko na Żydach, ale przede wszystkim na chorych psychicznie. To jest ostro krytykowany nie tylko Faulhaber, ale także Clemens August Graf von Galen, zwany Lwem z Münster, mocno to krytykuje. Ale tam też pokazuje, że owszem, do roku 1933 pewnie można było mieć różnego rodzaju złudzenia, ale później coraz bardziej ta zbrodniczość niemieckiego systemu była jednak już do dostrzeżenia i katolicy to widzieli, przynajmniej część katolików. No, przynajmniej część katolików, bo to właśnie wcale nie... Celowo podałem ten przykład żydowski, no bo to oznacza, że najważniejsze organizacje syjonistyczne wtedy współpracowały przez ten cały okres, o którym pan redaktor mówi, że był tym okresem, gdzie wszyscy mogli widzieć zbrodnie, współpracowali ściśle z reżimem Hitlera, prawda? No przecież na mocy tego porozumienia co roku kilkanaście tysięcy Niemców, Żydów trafiało z Niemiec do Palestyny. Ale mieli w tym interes. I w tamtym okresie to nie Żydzi byli zabijani, tylko chorzy psychicznie. Tak, ale to pokazuje tylko, że ta, jakby to powiedzieć, z Hitlerem przecież spotykali się wielcy tamtego świata, prawda? Oni go traktowali cały czas jako równego sobie. Gdyby nie ogromne inwestycje, szczególnie amerykańskie, w przemysł niemiecki, no to przecież tam niemiecka machina wojenna nigdy nie odniosłaby, nie miałaby takiej siły. Znaczy, chcę przez to powiedzieć, że sytuacja nam się wydaje oczywiście z perspektywy czasu jednoznaczna, prawda? Dla ludzi żyjących w latach 30. to nie było takie jednoznaczne. Rzeczywiście, kluczowym elementem, który powinien dać wszystkim
takim do rozumienia to była noc długich noży, bo to był pierwszy przykład, kiedy Hitler morduje na masową skalę, ale głównie swoich towarzyszy. Więc tak, z jednej strony reżim pokazuje swoją brutalność, tak? No bo bez żadnego sądu, bez niczego wymordowuje dużą część swoich byłych towarzyszy, popleczników. Ernst Röhm między innymi, czyli taka kiedyś taki człowiek, który można powiedzieć, że mógł aspirować do pozycji drugiego Hitlera, też zostaje tam zaciukany ostatecznie. No ale z drugiej strony można powiedzieć tak, no dobra, oni we własnym gronie, jak to bandyci, no mafia się wzajem wykańcza i morduje, więc z daleka od tego innych nie ruszą, tak można by było powiedzieć, tak? Ale pamiętajmy o tym, że to wszystko nie jest w próżni. To znaczy, żeby oceniać postawę Niemców w latach 30. w stosunku do Hitlera, trzeba zauważyć zagrożenia, prawda? Czyli narastającą to, co dzieje się w Związku Sowieckim, przecież wtedy mamy do czynienia już z rosnącą pozycją Stalina, który przechwytuje władzę i coraz bardziej prawdopodobne staje się to, że Rosja Sowiecka wskutek tych zmian, których Stalin dokonuje, może stać się coraz większym zagrożeniem dla Zachodu. No więc patrzy się na te różne rzeczy, które Hitler dokonuje przez palce. No w tym sensie przez palce, no bo on ma być tym zabezpieczeniem na wypadek, gdyby jednak, prawda, Sowieci ruszyli na Zachód. I stąd, dlatego mówię, że bardzo łatwo jest oceniać to w takich kategoriach czarno-białych, ale jeśli patrzymy na pewien kontekst historyczny, to trzeba zauważyć swoją sytuację. I właśnie przywracając do kwestii Kościoła. Moim zdaniem akurat Kościół, jeśli chodzi o Kościół katolicki, to w swojej głównej mierze zachował się, to była teza zresztą po II wojnie światowej dosyć powszechnie przyjęta, to się całkowicie zmieniło od lat 60., no zachował się tak, jak powinien. To znaczy w tym sensie trzeba pamiętać, że przecież Hitler był, tak jak wspomniałem na początku, traktowany jako zabezpieczenie przed komunizmem, prawda? Czyli dla wielu Niemców, nawet dla wielu niemieckich katolików, głosowanie czy bycie za, albo inaczej nawet, nie bycie przeciwko Hitlerowi było formą, prawda, obrony tego, co oni uważali za obronę własnego państwa, tak? To, że czy po 1933 roku to się zmieniło, no przypomnę, że w 1933 roku został przecież podpisany traktat z Watykanem, tak? Dlaczego on został podpisany? Tutaj myślę, że Watykan wykazał się, ale znowu, czy mógł działać inaczej? No, powiem tak, Watykan uznał Hitlera czy III Rzeszę, teoretycznie zapewniając pozycję prawną dla Kościoła katolickiego w Niemczech. Tak można było powiedzieć. Co dał Watykan Hitlerowi? Dał mu partię centrum tak naprawdę. To znaczy doprowadził do tego, że jedna z najważniejszych partii katolickich w Niemczech się samo rozwiązała, czyli to jest ten słynny Gleichschaltung, prawda, który Hitler przeprowadził, ale z drugiej strony w traktacie w konkordacie były zapewniona autonomia dla różnych, powiedzmy, społecznych organizacji katolickich. Dla, tak? Prasy katolickiej. Dla prasy katolickiej, prawda, dla organizacji młodzieżowych i tak dalej, i tak dalej. No, Hitler tego w ogóle nie przestrzegał. Znaczy traktował to jak strzępek papieru, który był mu potrzebny wtedy, w 1933 roku, żeby zbudować swoją własną pozycję i autorytet, no bo zawarcie konkordatu z Watykanem natychmiast wynosiło go do pozycji równorzędnej z innymi. No ale w momencie, kiedy, że tak powiem, umocnił się, kiedy przechwycił wszystkie instrumenty władzy, już szczególnie po śmierci Hindenburga, czyli prezydenta Niemiec, no to uznał, że w zasadzie może iść coraz dalej. I Hitler zresztą, to też jest ciekawe, teoretycznie głosił, to trochę tak jak z Sowietami, teoretycznie głosił, że jest wielkim zwolennikiem wolności religijnej. Ale pod jednym warunkiem, że Kościół w żadnej mierze nie miesza się do spraw politycznych. No przy czym przez sprawy polityczne rozumiał wszystko. To znaczy całość świata politycznego. Może nie liturgię. Liturgię uważał za magię, czarną magię. On w ogóle, zresztą to też jest osobą... Ale to też, proszę powiedzieć, słowo, to się chyba zmieniało, bo jeszcze w marcu 1933 roku Hitler wygłasza wielką apologię chrześcijaństwa jako podstawę tożsamości kulturowej Niemiec na przykład, co też jest przygotowaniem do tych wszystkich dili z Kościołem katolickim tak naprawdę. Tak, przy czym Hitler posługuje się tym, jeśli patrzymy już na religijność Hitlera, to warto zauważyć to, że on tak naprawdę bardzo wcześnie, wszystko na to wskazuje, całkowicie stracił wiarę. Już w młodym wieku mamy szereg jego wystąpień. I teraz trzeba jeszcze odróżnić tak. Hitler polityk i Hitler człowiek. Hitler polityk posługuje się chrześcijaństwem. Rzeczywiście są jego wypowiedzi, gdzie on mówi, że chrześcijaństwo albo nawet posługuje się kategorią Boga, albo opatrzności. I to jest ten element, bo Hitler sobie zdaje sprawę wciąż z tego, że ogół Niemców, nie mówię o elitach, ale ogół Niemców, tak zwanych zwykłych Niemców, no traktuje go właśnie jako element oporu przeciwko bolszewikom. No to jak Hitler, który ma walczyć z bolszewikami, męża opatrznościowego, który ma powstrzymać bolszewizm, nagle zacznie publicznie atakować religię, tak? No to nie wchodzi w grę. On używa takich formuł, to jest bardzo dobrze pokazane,
takich formuł, które są bardzo niejednoznaczne. To znaczy myślę, że on w sensie takim mentalnym był raczej panteistą, takim powiedział. Chrześcijaństwa nienawidził w każdej możliwej postaci, to znaczy uważał, że chrześcijaństwo jest formą żydostwa. No, krótko mówiąc, chrześcijaństwo zostało jest żydowskim spiskiem, które zostało wprowadzone po to, żeby osłabić ducha aryjskiego. To myślę, że to była jego definicja taka wewnętrzna i to możemy znaleźć w oparciu jego listy, o dzienniki Geringa czy Goebbelsa, o wypowiedzi ludzi, którzy mu towarzyszyli i też o tak zwane zapisy z kwatery Hitlera. To są zapisy pochodzące z lat 40. już, ale one pozwalają poznać, że tak powiem, jego wewnętrzny sposób myślenia, bo wszystko co inne, nawet Mein Kampf, no nie możemy traktować Mein Kampf jako jego wyrazu, jego faktycznych uczuć i przekonać, czy jego wystąpień publicznych. On grał wtedy, prawda? On walczył o władzę. I dostosowywał się do okoliczności, czyli musimy rozróżnić Hitlera polityka, który grał chrześcijaństwem jak instrumentem pozwalającym mu zdobyć kartę i Hitlera człowieka, który chrześcijaństwa nienawidził w każdej jego postaci, ale szczególnie w postaci katolickiej. Właśnie ze względu na to, że Kościół katolicki stanowił byt autonomiczny, miał papieża w Rzymie i występował zdecydowanie przeciwko temu, co Hitler uważał za podstawę funkcjonowania swojego państwa, czyli przeciwko teorii rasowej, prawda? Przeciwko tej teorii rasowej, bo my też jak myślimy o rasizmie Hitlera, myślimy od razu, prawda, o antysemityzmie, ale tak naprawdę pierwszymi ofiarami Hitlera nie byli wcale Żydzi w 1939 roku, tylko właśnie ludzie upośledzeni, albo ludzie cierpiący na choroby, albo chorzy psychicznie, w stosunku do których Hitler uruchomił masową akcję eutanazyjną. Prawda? To był tak naprawdę pierwszy eksperyment masowego mordowania niewinnych ludzi, tylko za to, że z punktu widzenia rasowego, czy tej higieny rasowej, której Hitler był opętany, jakiś pod tym względem był życie kompletnym szaleńcem i to, jak powiedziałem, takim szaleńcem, jak to często bywa, tak całkowicie przekonanym, że ma rację. No i to były te pierwsze ofiary. Dodajmy, te ofiary przestały być ofiarami, przynajmniej oficjalnie. Program został zatrzymany właśnie po interwencji Kościoła katolickiego kardynała Fauerhabera. No więc Kościół się temu przeciwstawiał, uznając to, co Hitler uważał, zresztą jest za atak na swój reżim, za atak polityczny, a nie moralny, uznając, prawda, godność, równą godność wszystkich ludzi. No i Kościół bardzo długo znosił, mówię teraz o Kościele katolickim, tę sytuację, że Hitler nie wywiązywał się z tej obietnicy, którą złożył w 1933 roku. I tą pierwszą reakcją, tą najważniejszą reakcją publiczną było opublikowanie encykliki Piusa XI, Mitbrennender Sorge, gdzie zostaje potępiony rasizm, co jest bardzo ważne, ponieważ, jak mówię, rasizm był fundamentem, na którym opierała się Trzecia Rzesza. Oczywiście antykomunizm i rasizm. To są te dwa najważniejsze komponenty. No i Kościół, wchodząc w zwarcie z Hitlerem, no naraził się na to, na jak Hitler odpowiedział. Również odpowiedział, najpierw uruchamiając masowe procesy księży oskarżonych wtedy o pedofilię, no, można sobie zauważyć, że mamy tutaj do czynienia z pewną analogią, chociaż analogia nie jest do końca prawdziwa, bo tamte przypadki okazało się, że te procesy w większości zdecydowanej były całkowicie sfingowane, co później wyszło na jaw. Dzisiaj niestety różnie to bywa. Ale po drugie, byli tacy, którzy doradzali, bo w partii nazistowskiej też były grupy, na przykład Martin Bormann, jedna z najważniejszych postaci reżimu Hitlera, był jeszcze, że tak powiem, bardziej radykalnym wrogiem chrześcijaństwa niż sam Hitler, jeśli tak można powiedzieć, i domagał się, czy wzywał Hitlera do zrobienia z Kościołem dokładnie tego, co zrobili bolszewicy, czyli zniszczenia, najkrócej mówiąc. Był Himmler, który z kolei był neopoganinem, tworzył jakieś przedziwne historie magiczno-inne i próbował w ten sposób, prawda, tak miało być zbudowane SS, któremu przewodził. No ale też były siły bardziej umiarkowane, które mówiły, no nie można teraz tego zrobić, sytuacja międzynarodowa jest coraz trudniejsza, nie możemy teraz wypowiedzieć wojny Kościołowi takiej całkowitej, że wszystkich wsadzimy do więzienia, rozwiążemy Kościoły i zniszczymy katolików, no bo to przecież osłabia naszą pozycję w obliczu zbliżającej się wojny. I osłabiłoby armię właśnie jeszcze, w której też było wielu katolików. Wielu katolików i trzeba pamiętać jeszcze, że armia pozostaje, a szczególnie Abwera, bo to jest właśnie ta część armii, która jest najbardziej w stosunku do Hitlera wrogo nastawiona. I tak naprawdę w dużej części ta opozycja w stosunku do Hitlera właśnie się, że tak powiem, skanalizowała w armii, stąd
te przygotowania do zamachu na niego, które trwały, aż ostatecznie oczywiście to był dopiero lipiec 1944 roku, no ale pierwsze próby zamachu na Hitlera, czy przygotowania do zamachu na Hitlera mają już miejsce w 1939 roku, czy 1938 roku, kiedy już wiadomo, że Hitler, prawda, idzie coraz dalej i zmierza ku wojnie. I teraz też jest różnica między Kościołem katolickim tutaj a kościołami protestanckimi, bo tutaj trzeba pamiętać, że tutaj mamy tę, używamy językowo tego samego określenia, to nie jest to samo. Hitlerowi udaje się zrobić, albo prawie się udaje zrobić to, że powołuje taką czapkę, nazwijmy to, nad wszystkimi wspólnotami protestanckimi. Powołuje nawet jednego biskupa, który jest takim odpowiednikiem dla niego, powiedzmy, no, w cudzysłowie papieża, jak w Rzymie, to jest biskup Müller. Biskup Müller, mała zabawna anegdota, przez kilka lat próbował, bo on już stracił wiarę kompletnie, bo on już przeszedł całkowicie na te pozycje aryjsko-rasowe. No i jak wiadomo, z logicznego punktu widzenia nie sposób być jednocześnie rasistą i chrześcijaninem. Do jakiegoś tam momentu można próbować te sprzeczności łączyć. No on tam łączył, aż przestał łączyć i uznał, że on chce rzucić to wszystko i tak wstąpić do tego NSDAP tak całkowicie, prawda, i walczyć z chrześcijaństwem, a nie być biskupem. Chociaż protestanckim, ale jednak biskupem. Hitler mu zabronił, że to jest nieodpowiedzialne w stosunku do SDP, że jak został mianowany biskupem, to ma być dalej tym biskupem i chociaż nie wierzy, to ma się zachowywać, jakby wierzył. Dopiero tam chyba, jeśli dobrze pamiętam, w 1943 czy w 1944 roku Hitler pozwolił mu porzucić występowanie jako reprezentowanie biskup kościoła protestanckiego. Ale nawet w kościele protestanckim, żeby też nie być tak, że tutaj chwalimy tylko katolików, a potępiamy Niemców, pojawił się tak zwany Bekennende-Kirche, czyli to jest ta grupa Kościół wyznający, prawda, z pastorem Niemöllerem na czele, no, czyli ta grupa pastorów, która właśnie widząc, co Hitler robi, jaką prowadzi politykę i w stosunku do tych osób chorych, i w stosunku do Żydów, sprzeciwiła się, prawda, i potem trafiała do obozów koncentracyjnych, była prześladowana przez Gestapo, była zabijana, czy była mordowana. Są też męczennicy, prawda? Dietrich Bonhoeffer. No więc właśnie, Bonhoeffer, prawda, ze słynną książką, prawda, mówiącą o oporze. To jest taki zapis, jak w nim... Bo tu jeszcze jeden też element. Trzeba też się postawić czasem w roli innych ludzi. No, w sensie, że istnieje coś takiego jak patriotyzm, czy istniał coś takiego jak patriotyzm niemiecki. Tak? W sytuacji, kiedy... I zawsze jest ten element, że jak atakują naszego przywódcę, no to naturalnie bierze się go w obronę. Szczególnie, prawda, jeśli jest on atakowany, tak jak tutaj pokazałem kilka tych przykładów z zewnątrz, no to bardzo trudno było wielu Niemcom przełamać tę barierę, mówiącą, że my musimy uznać, że Hitler jest zbrodniczym mordercą i dlatego przygotować taki zamek, żeby go po prostu zniszczyć, prawda? No bo zawsze jest taki element, przecież to jednak to osłabi państwo, prawda? A jak się już zaczęła wojna w 1939 roku, no to zamach na Hitlera osłabia państwo i może prowadzić do rozpadu państwa, tak? No, tak to wyglądało. Nie chcę przez to powiedzieć, chcę przez to powiedzieć tylko tyle, że trzeba naprawdę patrzeć na te różne konteksty i dostrzegać również tych tak zwanych dobrych Niemców, to znaczy tych Niemców, którzy potrafili się reżimowi przeciwstawić nawet w tych najtrudniejszych czasach i zachować obronę i godności ludzkiej i uniwersalnych praw człowieka i potrafić się przeciwstawić zarówno zbrodniom niemieckim, które były dokonywane na chorych Niemcach, jak i później na podbitych narodach, również Polakach, jak i oczywiście też na Żydach, prawda, którzy od 1941 roku stali się główną ofiarą, największą ofiarą i przeciwko którym cała ta machina niemiecka została później skierowana, prowadząc do śmierci milionów ofiar. Ale można chyba powiedzieć, że o ile II wojna światowa jako taka miała pewien mandat społeczny w Niemczech, no to Holokaust, czy też zbrodnie Wehrmachtu, inne zbrodnie SS na Polakach, no tego mandatu już nie miały. Była co najwyżej pewna bierność na wieść o dochodzących zbrodniach, ale no nie było poparcia masowego przecież dla tego mordowania. Nie było poparcia masowego dla tego mordowania. To oczywiście jest tak, że toczy się, no jest książka, prawda,
Johna Cornwella, wierni wykonawcy woli Hitlera, tak to się chyba nazywa, no, która udowadnia, że właśnie Niemcy wszyscy w tym uczestniczyli, wszyscy chcieli i korzystali z tego. No, ale taka, ale znacznie no, dokładniejsze badania, takie nie nasycone tym, no bo to jest trochę tak, my ulegamy często temu w stosunku do Niemców, co sami często potępiamy, czyli tak zwanej kategorii odpowiedzialności zbiorowej, prawda? I to jest oczywiście zrozumiałe, biorąc pod uwagę brutalność i okrucieństwo reżimu niemieckiego w Polsce, tak? To znaczy te kolejne akcje, które przez Niemców były przeprowadzone w całkowicie z tym straszliwym okrucieństwem i tak dalej. I jest naturalne, że będąc, żyjąc w takiej traumie, no bardzo trudno nam się zdobyć na pewnego rodzaju bezstronność, ale prawdą jest to, że również w tym okresie Hitler, po pierwsze istniały ośrodki antyhitlerowskie, tak można powiedzieć, no gdyby nie to nie doszło przecież do zamachu, a po drugie, jeśli chodzi o tak zwanych zwykłych Niemców i o ich reakcję na Holokaust, to trzeba pamiętać, że Hitler używał, czy przygotowywał to po pierwsze w tym okresie 33-39, czy okresie przedwojennym, tak jak powiedziałem, te teorie rasowe były oficjalną polityką państwa. To znaczy, tak jak my, to jest porównanie, które moim zdaniem jest, bardzo dobrze pasuje. Tak jak dzisiaj, nie można powiedzieć niczego, nie wiem, antyklimat, albo podważać klimatyzmu, tak bym powiedział, bo wszyscy to wiedzą, wszyscy naukowcy to udowodnili, to dokładnie tak wyglądały uniwersytety niemieckie w okresie 33-39. Podejście rasowe i uznanie, że to jest prawda objawiona, było czymś traktowanym no, jako coś niepodważalnego, a ponieważ wszyscy chcemy, żeby nauka była po naszej stronie, no to był bardzo ważny element. Tak? I po drugie, no, ten element propagandy antyżydowskiej, czy propagandy antysemickiej, rozwiniętej prawda, w skrajnej postaci przez Goebbelsa, doskonale używany. To kiedyś bardzo dobrze pokazał jeden z polskich historyków, Bogdan Musiał, w takiej książce o brutalizacji, o tym, jak, że tak powiem, wkroczenie Niemców na tereny Związku Sowieckiego w pierwszym okresie, czyli od 22 czerwca 1941 i tam powiedzmy do lipca, sierpnia, jak zostało sprytnie wykorzystane przez propagandę goebbelsowską, ponieważ Niemcy wchodząc na te tereny zastawali więzienia wypełnione zabitymi, prawda, zamordowanymi przez NKWD. No i później w związku z tym Goebbelsowi było bardzo łatwo zbudować taką zbitkę. Żyd równa się komunista, równa się morderca, prawda? I w związku z tym to osłabiało oczywiście późniejszy opór moralny Niemców w stosunku, prawda, do tego, co Niemcy robili z Żydami. Czyli to są wszystkie te elementy, które trzeba brać pod uwagę. Ale ogólnie można stwierdzić, to też jest taka... Ogólnie można stwierdzić, że rzeczywiście na pewno nie można postawić tezy mówiącej o tym, że niemieckie społeczeństwo chciało Holokaustu albo było za Holokaustem. Niemcy robili to w sposób taki, jak to robią zbrodniarze albo jak to robią mafiozi. Ukrywali to, prawda? Używali innego języka nawet, prawda? Stąd jest ta słynna historia, kiedy, prawda, historyk, kiedy się David Irving założył, że proszę mu pokazać dowód na to, że Hitler wydał rozkaz Holokaustu i jak nie ma tego rozkazu, to jak ktoś znajdzie ten rozkaz, on tam da chyba, nie wiem, 1000 funtów czy coś. No ale systemy totalitarne tak nie działają. Wszystko musi być na piśmie. Jest dokładnie. Zwłaszcza w III Rzeszy było bardzo wiele tylko na słowo, na wszystko telefon. Wszystko było na słowo, a szczególnie tam, gdzie chodziło o morderstwo, gdzie chodziło o masowe zabijanie, o ludobójstwo, tam hitlerowcy to ukrywali, prawda? Biurokracji chyba było nawet u Sowietów, jak niektórzy historycy mówią, niż właśnie w III Rzeszy, gdzie jednak słowo Führera było po prostu prawem na mocy wypowiedzenia. Słowo Führera było prawem, a jednocześnie jego współpracownicy, jak Himmler, prawda, i inni, czy Bormann, wspomniany przeze mnie, inni, wiedzieli dokładnie, prawda, jaka jest intencja tego, tak? Oni nie musieli przyjść do Hitlera. O, tutaj Führerze, podpisz nam, że trzeba zabić 1 000 000 Żydów, bo my potrzebujemy tego, tam pieczątki i tak dalej. To dokładnie tak nie działało. To znaczy, oni doskonale wiedzieli, że Hitler tego chce. Wynikało to z samej logiki systemu i z tego wszystkiego, co on mówił, prawda? I później oni tego używali, ale używali tego, bo mogli też wykorzystywać. Każda ideologia, nawet fałszywa, musi się opierać na pewnych prawdziwych potrzebach. Tak? I taką prawdziwą potrzebą było antykomunizm, który był autentyczny, rasizm traktowany właśnie jako scjentyzm. No i jeszcze jeden element przecież bardzo ważny, na którym trzeba wspomnieć. No ta wojna była też wojną dwustronną, prawda? No to od 1941 roku, 1942 roku kolejne niemieckie miasta są bombardowane przecież przez aliantów i Hitler czy jego tam współpracownicy traktują
traktują Żydów jako swego rodzaju zakładników, prawda, jako kartę przetargową. No, używają ich, czyli zabijają ich, pokazując to, jak wy nas, to my was. Prawda? No, to jest ta brutalizacja, czyli to jest to szaleństwo, które niestety no, zabadnęło Hitlerem i dużą częścią, nie mówię wszystkie, ale dużą częścią niemieckich elit wtedy. Przejdźmy teraz do spraw bardziej współczesnych, chociaż nie do końca jeszcze do dnia dzisiejszego. Mianowicie pytanie o reparacje, a więc to pytanie, które no, emocjonuje wielu Polaków, może bardziej w ostatnich latach emocjonowało. Czy w pańskiej ocenie reparacje są kwestią przede wszystkim prawną, czy raczej kwestią polityki i to jeszcze w dodatku brutalnej polityki siły? Jak to wygląda? Czy kwestią prawną, szczerze mówiąc, ja to powtarzałem wiele razy, no nie ma drogi prawnej pozwalającej uzyskać tych reparacji od Niemiec. I to jest coś, co można to zakrzykiwać i można na to tupać i można się temu przeciwstawiać, ale gdybyśmy się odwołali wyłącznie do prawa, to niestety z bardzo prostego powodu, że nikt z tych, którzy podnoszą tę kwestię w kategoriach prawnych, nie może wskazać instancji, która miałaby to rozstrzygnąć. No nie mamy, szczęśliwie ja uważam, Nie mamy ani rządu światowego, ani sądu światowego, to znaczy sądu, do którego można by się zwrócić z żądaniem dotyczącym, prawda, tych reparacji. To jest jeden aspekt prawny, drugi aspekt moralny. W sensie moralnym oczywiście, że takie reparacje się Polsce należały, czy należą, ponieważ Polska została przez Niemcy napadnięta, zniszczona, obrabowana i tak dalej, prawda? I to roszczenie moralne jak najbardziej po polskiej stronie występuje. Tylko ja uważam, że znacznie lepiej byłoby, gdyby Polska powołała jakiś instytut prywatny, jakąś fundację prywatną, stowarzyszenie prywatne, które dokładnie by robiło to, co ostatnio próbował robić PiS, czyli podliczyło straty, wykazało te straty i było taką formą nacisku, czy taką formą presji na rząd Niemiec, presji moralnej, żeby się zabezpieczyć ewentualnie przed ichniejszymi roszczeniami, bo tutaj pamiętajmy, że wchodzi też przecież element tak zwanych polskich ziem zachodnich, których może być uruchomiony i który Niemcy, czy niektóre środowiska, do którego się mogą odwołać. To rzecz pierwsza, a po drugie, i co jest bardzo ważne, i tutaj niestety Polska to zaniedbała, musimy dbać o to, żeby o polskich ofiarach w Niemczech pamiętano, żeby to nie było tak, że tak jak to jest obecnie, żeby jedynymi ofiarami świadomości niemieckiej byli Żydzi. Oni jak najbardziej byli, no, powiedzmy, największymi, jeśli tak można powiedzieć, w sensie ofiarami, bo niemiecka machina wojenna była skierowana w dużym stopniu również do, jeśli chodzi o zabijanie Żydów od 1941 roku przeciwko Żydom, no ale Polacy muszą domagać się prawa do swojej własnej pamięci, pamięci o swoich własnych ofiarach. Ale my się domagamy przecież, tylko że z tego domagania od ponad 30 lat nie wynika nic. No, ale więc chyba się źle domagamy. Więc się źle domagamy, ponieważ u nas się ogranicza to przede wszystkim właśnie do takich wystąpień akademickich albo politycznych. No, ja mam wrażenie, szczerze mówiąc, że to, co PiS robił z reparacjami, z jednej strony dobrze, że w ogóle tę kwestię podniósł, ale z drugiej strony to nie było poważne. No, nie było w tym sensie poważne, że to nie państwo nie może decydować się na działania, które są z góry skazane na przegraną. No, po 8 latach, jednak, jak można powiedzieć, rządu, łatwo zauważyć, że na tym polu niewiele udało, by nie powiedzieć, że nic się nie udało osiągnąć, prawda? Znacznie lepiej byłoby, gdyby powołano, tak jak mówię, taką formę fundacji, która by pełniła tego typu funkcje i występowała z tymi roszczeniami do Niemiec. Wtedy rząd mógłby to wspierać, mógłby powiedzieć, że to nie jest polityka rządowa, ale my to popieramy, bo to leży w naszym interesie. Mógłby tego używać. Mógłby zdobywać również dla tego poparcie w samych Niemczech, no bo bardzo trudno jest, żeby stało się to, o czym mówię, czyli żeby nie było tak, że jedyną ofiarą świadomości Niemców są Żydzi, no to musimy dotrzeć do Niemców. Żeby dotrzeć do Niemców, muszą być kanały pozwalające sprawić, że nasza narracja, nasza opowieść ich przekonuje, no bo nie da się tego narzucić, prawda, nie mamy siły, która by, nie da się go kupić po prostu, tak, no trzeba do tego dotrzeć. Do tego jest potrzebny tak zwany element soft power, czyli właśnie różnych instrumentów, elementów, które pozwalają docierać do tamtych ludzi, pokazywać im nasze racje, przekonywać i dowoływać ich do rozumu, pokazywać, że Polska była pierwszą ofiarą Hitlera, że w okresie 1939-1941 byliśmy pierwszymi, najważniejszymi ofiarami reżimu hitlerowskiego, że również po 1941 roku, nawet jeśli
że tak powiem, ostrze było skierowane przeciwko, czy główne ostrze było skierowane przeciwko Żydom, to przecież terror skierowany przeciwko Polakom nie ustał, prawda, nawet się zwiększył, tak, jeśli chodzi o liczbę ofiar. No i trzeba się tego też domagać, moim zdaniem, odwołując się do czegoś takiego, co można by nazwać solidarnością wszystkich ofiar. I w tej kategorii możemy się również odwołać do tych środowisk niemieckich, które się potrafiły Hitlerowi sprzeciwić, prawda, no bo jeśli my będziemy przyjmowali taką postawę, że wszyscy Niemcy byli albo są potencjalnymi nazistami, i występowali do nich z roszczeniami, to my nigdy niczego nie osiągniemy, prawda? No mówię teraz w kategoriach czysto politycznych. Co? My tylko wtedy efekt osiągamy jaki? Osiągamy efekt powszechnego oporu, powszechnego sprzeciwu i zamiast osiągać nasze cele, również polityczne, ważne dla polskiej pamięci, no budujemy przeciwko sobie powszechny front, tak? Rzeczywiście, gdzie... zasadniczo całe Niemcy są przeciwko tym polskim pomysłom. No więc właśnie, wtedy całe Niemcy są przeciwne, więc rozsądek mówi, żeby znaleźć te środowiska, które potrafią się zdobyć na krytycyzm wobec własnej historii, czy do tej części własnej historii, ale nie środowiska, które po prostu potępiają w ogóle Niemcy w czambu, całą tożsamość niemiecką w czambu, prawda, to komuniści, prawda, czy lewica niemiecka mogłaby być tutaj partnerem, tylko to jest wyjątkowo, jakby to powiedzieć, niewdzięczny partner, bo on z jednej strony oczywiście można powiedzieć no, w tym celu, czy w tych granicach można się z nim porozumieć, ale to jest partner, który w ogóle nie uznaje ani narodu, ani wartości narodu, ani wartości państwa narodowego jako takiego, prawda? No to jest sojusz, który nas prowadzi kompletnie na manowce, więc ja uważam, że znacznie rozsądniejsze jest odwoływanie się do środowisk, powiedzmy tak, tych patriotycznych, czy tych narodowych środowisk w Niemczech, które potrafią dokonać, czy odrzucają Hitlera, rasizm, hitleryzm, wszystko to, co było z nim związane i odwołują się do pewnych uniwersalnych wartości, do których my nawiązujemy, na przykład do chrześcijaństwa, prawda, do tradycji katolickiej. No takie środowiska też nam są przecież i trzeba do nich się odwoływać, bo to jest ten potencjalny partner, który pozwoli nam przenieść nasz punkt widzenia na teren Niemiec. Ale tu każdy polityk PiS powie, to nie ma żadnego sensu, bo przecież takie środowiska, które jakoś się odwołują do chrześcijaństwa, no to jest choćby CDU albo Alternatywa dla Niemiec, a one są prorosyjskie. I wiadomo, że jeżeli próbowalibyśmy podejmować jakąś współpracę z tymi środowiskami w Niemczech, to ostatecznie skończymy jako element niemiecko-rosyjskiej układanki i jako, powiedziałbym, tylko przedmiot wielkiej imperialnej niemieckiej polityki. Czy to jest taka konieczność polityczna? Znaczy ja nie uważam, że to jest konieczność polityczna. Ja się zgadzam, że PiS tak to postrzega w dużym stopniu, ale to nie znaczy jeszcze, że to jest prawdziwe postrzeganie, o tak bym powiedział. To znaczy przede wszystkim trzeba by zacząć od pytania, na ile dzisiejsze Niemcy są no, faktycznie tym elementem, jak to często w naszej publicystyce, w naszym sposobie patrzenia się patrzy na to, jako na Niemców jako na wielki podmiot, albo jako państwo neoimperialne, prawda? Bardzo często określenie neobismarkowskie, to też się bardzo często pojawia. Ja uważam, że tak mogą się wypowiadać osoby, których, szczerze mówiąc, wiedza na temat Niemiec jest dosyć ograniczona. Dzisiejsze Niemcy po II wojnie światowej, to nie są Niemcy, jakby to powiedzieć, w pełni suwerenne, tak bym powiedział, czy w pełni podmiotowe. Ja pisałem o tym też. To jest państwo, gdzie można powiedzieć o politykę zagraniczną, czy geopolitykę, cały czas złotą akcję, używając takiego określenia wziętego ze świata finansów, zachowali sobie Amerykanie. No, to znaczy, przecież oni nie zniknęli, prawda? Nie zniknęły służby specjalne, nie zniknęły te wszystkie podporządkowania, które miały. Powiedzmy szczerze, Niemcy są dalej pod częściową okupacją amerykańską. No, oczywiście, że są pod częściową. To zresztą taka teza Takera Carlsona, który pojechał do Niemiec i próbował się orientować, dlaczego Niemcy zachowują się tak, a nie inaczej wobec wojny na Ukrainie, prawda? No, znaczy, de facto działają bez przerwy wbrew swoim nawet takim wąsko rozumieniu narodowym interesom. I później komentując stwierdził, no właśnie dlatego, ponieważ są pod częściową okupacją amerykańską. To znaczy mówię, przynajmniej jeśli chodzi o te kwestie najważniejsze z punktu widzenia państwa, czyli polityka zagraniczna, polityka geopolityczna i polityka suwerennościowa. To jest ta wiedza, która no, w Polsce praktycznie w ogóle nie występuje. To znaczy, jak mówię, my patrzymy na Niemcy jako na całkowicie samodzielnego gracza, który tutaj dogaduje się z Rosją, funkcjonuje jako całkowicie samodzielny podmiot. To jest nieprawda. W momencie, kiedy Amerykanie czują zagrożenie dla swoich interesów, ten podmiot przestaje być podmiotem, ponieważ natychmiast zostaje uruchomione, no, nazwijmy to, co można by uznać właśnie tej miękkiej władzy, czyli zostają uruchomione służby, zostają uruchomione politycy, którzy są, że tak powiem, tym służbom podporządkowani i natychmiast ta polityka zostaje stępiona i jest całkiem inna.
Więc w przypadku CDU wydaje mi się, że to zresztą nie jest też nic odkrywczego, jak popatrzymy na sposób formowania się CDU czy CSU w Niemczech, to ten element podporządkowania interesom amerykańskim czy służbom amerykańskim jest czymś historykom powszechnie znanym. W Polsce oczywiście to nie jest znane, no bo powiedzmy tak, Amerykanie, czy ta podległość, czy ta kontrola amerykańska wyglądała całkiem inaczej niż sowiecka. No, sowiecka ona była brutalna, głupia, bezsensowna, barbarzyńska, tak? No i z tym kojarzymy okupację sowiecką, czy podporządkowanie Sowietom. Amerykańska była zupełnie inaczej prowadzona. Amerykanie doskonale potrafili posługiwać się tym elementem marchewki, o tak bym powiedział. Tak? Budowali swoje wpływy, ale nie tak, jak robili to głupio Sowieci, czyli przez brutalność, agresję i taką chęć wdeptania w ziemię, tylko raczej kupowali sobie pewne elity, prawda? Zabezpieczali się, tworzyli sieci powiązań, tak? I w ten sposób oddziaływali. No to jest to mistrzostwo, to jest ta wielkość imperium prawdziwego, a nie tego, które w nieudolny sposób próbowali stworzyć Sowieci. Ale jest jeszcze cały czas problem rosyjski, bo o ile część elit niemieckich ewidentnie siedzi w kieszeni amerykańskiej, albo jest tak z nimi ściśle powiązana, że nie jest w stanie prowadzić żadnej suwerennej polityki, to część jednak, wiemy o tym, bierze nawet rosyjskie pieniądze i realizuje de facto rosyjskie interesy w Niemczech. I tu pojawia się zawsze takie pytanie o to, czy jeżeli udałoby się, inaczej, jeżeli Amerykanie, że tak powiem, nieco by poluźnili swój uścisk na Niemcach, no to nie wrócimy jednak do typowej sytuacji dla Polski, czyli do wspólnej niemiecko-rosyjskiej polityki nam bardzo mocno wrogiej. I czy inaczej, jeszcze to doprecyzuję, czy jeżeli powiązalibyśmy się dzisiaj z Niemcami silniej, w nadziei na to, że ta amerykańska kontrola daje nam pewne bezpieczeństwo, to czy w momencie, w której ona zniknie albo się poluźni, to wtedy nie sprowadzimy sobie na głowę po prostu kataklizmu? No tak, ale to jest wszystko już bardzo odległe. To znaczy nie, tak, ale te rosyjskie elity są. Są przecież prorosyjskie elity są w Niemczech. No są prorosyjskie elity w Niemczech, ale przypomnę, że te prorosyjskie elity w Niemczech, na przykład wydawało się, że zieloni są taką forpocztą Oni są akurat w kieszeni Amerykanów. No ale no więc właśnie, no więc to zadam jedno pytanie, to gdzie są ci, którzy nie są? Socjaldemokracja, zwłaszcza na poziomie landowym. No tak, ale socjaldemokracja na poziomie krajowym, a nie landowym, czyli obecnie rządzący Olaf Scholz, no jest, był, spotkał się kilka razy, a ostatnio całkiem niedawno z Joe Bidenem i został przez niego namaszczony jako taki, że tak powiem, wasal Stanów Zjednoczonych na Europę. No więc myślę, że socjaldemokracja, no jak sięgniemy do momentu, kiedy powstał pierwszy rząd socjaldemokracji zielonych, to był koniec XX, początek XXI wieku, to tam nastąpiła całkowita reinterpretacja polityki. Więc ja bym powiedział tak, my przede wszystkim, już tak zamykając to, ja uważam, że jak patrzymy na ten sojusz niemiecko-rosyjski, on tak w nas głęboko tkwi przekonanie o nim, że on jest zawsze wieczny i nie do naruszenia i że my zawsze na tym przegramy, uważam, że to jest pewnego rodzaju forma ograniczająca naszą politykę. No, czyli taki polityczny mit. To nie jest mit w tym sensie, że wielokrotnie tego typu porozumienie było dla Polski, ale jest też trochę tak, no przepraszam, pierwsza wojna światowa to była wojna Niemców z Rosją carską, prawda? Druga wojna światowa od 1941 roku to była wojna Niemców z Rosją. My mamy w pamięci, że zawsze Rosja i Niemcy współpracowały. Znaczy, owszem, współpracowały, ale też się biły ze sobą wściekle. Dlaczego my nie możemy na tej walce, czy na tych napięciach wygrywać? Dlaczego nie możemy rozgrywać jednych przeciwko drugim? Raz z jednymi, a raz z drugimi. Dlaczego uważamy, że jesteśmy zawsze skazani na to, że się dogadają ponad naszymi głowami? Czy to nie jest właśnie forma tego takiego, jakby powiedzieć, takiej mentalności pariasa, że zawsze wszyscy inni nad naszymi głowami muszą wyznaczyć? Dlaczego my nie możemy rozegrać jednych przeciwko drugim? Raz z jednymi, a raz z drugimi. No, dlaczego? Ja wiem, nie możemy, bo to nam ubrudzi ręce, bo prawda, jedni są źli i drudzy są źli. Ale właśnie na tym polega polityka suwerennościowa, że buduje się własną pozycję, czasem opierając się, a czasem współpracując nawet z tymi, których nie lubimy albo których się trochę obawiamy. No, bo tak się buduje pozycję państwa. No, no, jak popatrzymy na inne państwa, które się zbudowały również w bardzo nieprzyjaznych sytuacjach, a my niestety mamy taką tendencję do tego, żeby uważać, że właśnie to jest zawsze raz dane na zawsze, że my się z tego nigdy nie wyrwiemy i jeszcze zawsze temu towarzyszy takie przekonanie moralne, że my zawsze musimy być po tej dobrej stronie, a czasem nie trzeba być niestety po dobrej stronie, jeśli się szuka korzyści dla własnego państwa, bo tak się nie da, bo tak świat nie jest urządzony, świat nie jest czarno-biały właśnie, no trzeba rozgrywać. No, pytanie, gdzie są dobre strony, gdy idzie o konflikt między homoseksualnymi Niemcami a aborcyjną Rosją, tak to już no tak, jest najgorsze. Dlatego jest to sprawa, ja nie mam tutaj gotowych odpowiedzi, tylko jedną rzecz myślę, że trzeba sobie
mieć. Nie mając gotowej odpowiedzi, nie można uważać, że raz na zawsze jest wszystko przesądzone i my zawsze jesteśmy pomiędzy nimi, jak prawda, i że oni się zaraz dogadają. To znaczy właśnie te homoseksualne Niemcy i ta obecna Rosja, to sprawia, że wcale to porozumienie nie jest takie oczywiste między nimi. No przecież jeśli popatrzymy na sposób myślenia tych elit niemieckich obecnie o Rosji, to często ten sposób myślenia jest bardzo wrogi, prawda? To tylko my tego nie potrafimy wygrać, ponieważ my uważamy, że oni tak się zawsze dogadają. No, Gazprom, wiadomo, tak. I tak dalej, Nord Stream, to jednak są pewne doświadczenia, które mamy tej współpracy także w ostatnich latach i one zdają się kompletnie przekreślać możliwości dużych, długoterminowych konfliktów. No, znaczy, przekreślają, znaczy to było negatywne z naszego punktu widzenia, ale to wcale nie znaczy, że to jest raz na zawsze wszystko rozstrzygnięte. No właśnie, no, ja krótko mówiąc, myślę, że warto jest patrzeć na te relacje, no bo co nam zostaje w innej sytuacji. Nam zostaje tylko to, że będziemy wisieli amerykańskie klamki, bo Ameryka jest jedynym państwem, które nam gwarantuje bezpieczeństwo właśnie tych dwóch potworów. No i w związku z tym, że my wisimy tutaj amerykańskie klamki, się na wszystko zgadzamy, co Amerykanie nam przywożą, prawda? No, czy to jest forma suwerenności, czy raczej nie, prawda? Ja uważam, że jednak zdroworozsądkowym podejściem jest spróbowanie budowania własnej pozycji, wygrywając wszystkie możliwe konflikty między innymi. No tak zawsze funkcjonowały suwerenne państwa. No bo jak my uważamy, że jak tylko próbujemy cokolwiek rozgrywać samemu, to zaraz na nas skoczy właśnie ten duet niemiecko-rosyjski, no to rzeczywiście nasza przyszłość jest w zasadzie, może mieć kolonią amerykańską, niczym więcej. Albo niemiecką. Albo niemiecką, prawda. No to, chodzi o to, żeby kolonią nie być. Ale chodzi o to, żeby kolonią nie być i wygrywać różne konflikty między tymi państwami w taki sposób, żeby to nas budowało, a nie ich. A podstawą do tego są, mam nadzieję, właśnie takie rozmowy, które starają się bez jakichś klisz patrzeć na Niemcy, na Rosję, na inne państwa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu ogromnie dziękuję za uwagę. Zachęcam do tego, żeby wspierać kanał PCH24. Wszystkie informacje na banerze na Państwa ekranach i pod tym nagraniem. Kłaniam się i z Panem Bogiem.